9:09. Gość poranka. Gościem poranka 7:09 jest Michał Pyrzyk, poseł PSL-u trzeciej drogi. Dzień dobry. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że politycy PiS-u nie odpuszczą i będą pełnić 10-osobowe dyżury w TVP w celu obrony telewizji publicznej, no, przed wami. Czy wobec tego mamy spodziewać się jakichś przepychamek? Nie, na pewno nie, panie redaktorze. Pan Kaczyński mówi o mediach publicznych, natomiast tymi mediami publicznymi, nie tylko naszym zdaniem, ale zdaniem większości Polaków, te media pozostają tylko z nazwy, ponieważ no, działają za pieniądze podatników, natomiast już dawno utraciły swą misję, czy ten przymiot publiczny. Brak jest rzetelnej informacji, nie tylko moim zdaniem lansowane są w telewizji czy w innych publicznych mediach tylko i wyłącznie tezy na poparcie programu czy działań Prawa i Sprawiedliwości. Ja często też byłem gościem w telewizji, w radiu, gdzie prowadzący byli no, w swych słowach, w swych tezach bardziej pisowscy niż politycy tej partii. Także no tutaj nastąpiło wielkie odejście od tej misji publicznej. Poza tym uchwała, którą podjął wczoraj Sejm, zwraca również uwagę na niekonstytucyjne działania Rady Mediów Publicznych. Jest wyrok z 2016 roku Trybunału Konstytucyjnego, który jasno mówi, że przenoszenie tych obszarów powoływania władz mediów publicznych do kompetencji Rady Mediów Narodowych no jest niezgodne z konstytucją, bo musi to robić organ państwa, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Także no tutaj mamy wiele przykładów i paski w TVP Info, które non-stop grzmią o ataku do niedawna byłej opozycji na Polskę, na suwerenność. Natomiast no, jak było faktyczne zagrożenie, bo rakieta, gdzie Rosjanie testowali nasze możliwości obronne, wykrywcze i spadła rakieta pod Bydgoszczą. Wtedy się nie mówiło o ataku na Polskę i na polską suwerenność. Także tych przykładów, panie redaktorze, jest dużo. No dobrze, to jaki w takim razie macie pomysł na to, aby to odmienić? Nie dziwię się również reakcji właśnie polityków PiS-u, która te tezy tylko potwierdza. No jest uchwała wzywająca poszczególne organy państwa do określonych działań, bo jest tu właśnie i Rada Mediów Narodowych, i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale jest również Sejm. No i wszystkie te organy muszą podjąć działania, ale aby przywrócić ten przymiot publiczny, jeśli chodzi o te wskazane media. Czyli rozumiem, że chodzi wam o taki stan mediów publicznych, jak to było przed 2015 rokiem, kiedy Beata Tadla, prowadząca studio w TVP, kiedy dowiedziała się, że Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, miała łzy w oczach. Rozumiem, że to chcecie przywrócić. Nie, tego nie chcemy przykrócić, ale chcemy naprawdę, żeby telewizja była telewizją obiektywną, telewizja, żeby przekaz ten telewizyjny był jak najbardziej obiektywny, a takiego czegoś no nie mamy. Tych przykładów, panie redaktorze, można by mnożyć, jeżeli sobie wejdziemy w internet, mamy tam dostateczną ilość przykładów na te wszystkie nadużycia telewizji publicznej. Jasne, tylko teraz pytanie, co oznacza na przykład niezależny, obiektywny dziennikarz, bo niby obiektywny dziennikarz to może być taki dziennikarz, panie według opinii może Platformy Obywatelskiej, powtórzyć, na przykład dziennikarz TVN-u. Może pan powtórzyć początek pytania, bo nie słyszałem jakiejś zakłócenia tutaj. Tak. Pytanie teraz, co dla kogo oznacza dziennikarz obiektywny? Czy to politycy będą decydować o tym, który dziennikarz jest niezależny i jest rzetelny? Nie, na pewno politycy nie będą o tym decydować, ale proszę zwrócić uwagę, że media, o których pan wspomniał, inne media, no działają nie za pieniądze podatnika, działają, są to podmioty, można powiedzieć, prywatne. Natomiast tutaj mówimy w pewnym sensie o sektorze publicznym, tak, finansowanym w znacznej części, no bo nie w całości, z pieniędzy podatnika. I ta misja powinna publiczna być moim zdaniem realizowana, a w tym momencie nie była. Ale etyka dziennikarska dotyczy wszystkich dziennikarzy, nie tylko tych w mediach publicznych.
Tak, są zasady etyczne, wie pan, są zasady prawne, są przepisy prawne, ale wykonawcami wszystkich tych zapisów, przepisów, zasad są ludzie i no nie zawsze ludzie działają tak jak powinni, tak jak te przepisy, te zasady mówią i tutaj właśnie jest kwestia odpowiedzialności danych osób za to, jak wpisują się w dane regulacje i jak je realizują. Wczoraj Sejm przyjął również uchwałę w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania afery wizowej. Co konkretnie chcecie zbadać, panie pośle, przez tę komisję? To znaczy, no chcemy zbadać to, czy faktycznie nastąpił niekontrolowany w pewien sposób wpływ do Polski, czy wjazd do Polski osób, które nabyły te wizy nie w określonym ustawą trybie, ale gdzieś tam właśnie jakimiś ścieżkami nieformalnymi, no bo tutaj z jednej strony i w pewnym sensie słuszna obrona polskiej granicy przed napływem cudzoziemców, oczywiście sprowokowanym w dużej mierze poprzez reżim Putina i Łukaszenki. Natomiast z drugiej strony no niekontrolowany wjazd do Polski dużej ilości osób, no co też jak gdyby podważa czy uderza w kwestię bezpieczeństwa wewnętrznego i to ta komisja będzie sprawdzać. A minister Wawrzyk mówił na przykład, że żadnej afery nie ma, że on sam nie ma nic do ukrycia. Podobnie mówi no już poseł Jabłoński, że proszę bardzo, sprawdzajmy. Właśnie, no dlatego są również w komisji przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, że zresztą podobną tutaj retorykę słyszymy, jeśli chodzi o wybory kopertowe, czy o komisję powołaną do zbadania, czy właściwe użycie systemu Pegasus miało miejsce, więc to wszystko musi być, panie redaktorze, jasno wyjaśnione i tutaj nikt nie zakłada, że jedna, druga, trzecia komisja śledcza nie zakłada a priori, musi się skończyć postawieniem komukolwiek jakichś zarzutów. Chodzi o rzetelne wyjaśnienie każdej z tych trzech kwestii. Kilka komisji już mamy. Jakie jeszcze komisje mają powstać? Na razie, panie redaktorze, skupiamy się w większości na bieżącej pracy. Zaczęły się prace nad budżetem państwa. Tutaj też mamy opóźnienie, nie z naszej winy. To przekazywanie władzy, sam pan widział, no trwało grubo ponad miesiąc, kiedy to misja rządu została powierzona panu premierowi Morawieckiemu. Misja no, nierealna już od momentu wyboru marszałka Sejmu. Mimo to było opóźnienie w tym zakresie, dlatego no, nie koncentrujemy się w tym momencie na kolejnych komisjach śledczych, ale nad bieżącą pracą, bo tak jak powiedziałem, państwo działa na podstawie najważniejszego aktu finansowego, którym jest budżet i tutaj koncentrują się, czy będą się koncentrować najbliższe prace i komisji sejmowych i samego Sejmu. Pytanie, czy te komisje nie będą zwykłym teatrem politycznym? No do tej pory chyba żadna komisja się tak naprawdę nie sprawdziła i większość to był polityczny teatr, a nie żadne merytoryczne wnioski. Mówi pan teraz o komisjach śledczych, tak? Tak. Nie, myślę, że nie będzie to polityczny teatr. Większość społeczeństwa oczekuje właśnie wyjaśnienia tych spraw, przynajmniej tych trzech spraw, tak jak naprawy właśnie mediów publicznych, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, czy naprawę, można powiedzieć, Krajowej Rady Sądownictwa, bo dzisiaj też zajmie się tym tematem Sejm, gdzie no, też społeczeństwo zwraca uwagę na to, że ta reprezentacja środowiska sędziowskiego w tej Radzie no, nie jest konstytucyjna i nastąpiło też upolitycznienie zupełnie niepotrzebne tego organu, bo naprawdę środowiska sędziowskie potrafiły zadbać o swoje sprawy, o instytucjonalne zabezpieczenie sędziów, o nie wiem, należny autorytet dla tego środowiska, więc tutaj też
tutaj też społeczeństwo, Polki i Polacy oczekują od nas zmian w tym zakresie. Czyli rozumiem, że sędziowie też przed 2015 roku byli apolityczni, obiektywni i niezależni. No, dopiero straszny rząd PiS-u to zmienił. Z racji wykonywania zawodu, etyki zawodowej, sędzia takim niezależnym powinien być. Natomiast tak jak powiedziałem, w te wszystkie przepisy, w te zasady wpisują się ludzie. I tutaj w zależności od tego, kto pełni daną funkcję, dany urząd, kto zasiada w jakim gremium, potem następstwem tego jest, jak ten organ funkcjonuje. I tutaj mieliśmy przykłady i szykanowania sędziów nawet przez samych członków Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie organ ten, przypomnę, też właśnie stoi na straży etyki zawodowej, a i członkowie byli zamieszani w jakieś afery hejterskie czy jakieś skokowe nominacje, które środowisku sędziowskiemu się też nie podobały, więc tak jak powiedziałem, tworzyli to ludzie, ten organ ludzie, którzy nie powinni tam moim zdaniem się znaleźć. Jacek Kurski został wycofany z Waszyngtonu. Co takiego zrobił Jacek Kurski, że nie może reprezentować Polski w Banku Światowym? To znaczy, Jacek Kurski był reprezentantem poprzedniej władzy, natomiast przymiotem każdorazowym obecnej już koalicji również jest to, że powinna mieć swoich przedstawicieli. Znamy wszyscy bardzo dobrze pana Jacka Kurskiego. To między innymi on był twórcą takiej, a nie innej telewizji, o której też już dzisiaj mówiliśmy. Stąd tutaj nie było żadnych wątpliwości. No, nie mógł on być przedstawicielem demokratycznego rządu w Polsce. Nie mógł być naszym po prostu przedstawicielem. Czyli polityka, bo może był świetnym przedstawicielem. Tak, no pewne nominacje, panie redaktorze, no nie oszukujmy się, są polityczne. To my teraz odpowiadamy za każdy obszar państwowy. No i wybaczy pan, ale no będziemy realizować nasze i założenia programowe, i założenia strategiczne w oparciu o swoich zaufanych ludzi. No przynajmniej jest tutaj pan szczery, jeżeli chodzi o to. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że chce ograniczyć religię w szkołach do jednej lekcji finansowanej z budżetu państwa. Panu się ten pomysł podoba? To znaczy, ja myślę, że tu nie ma żadnych jakichś nowości, ponieważ jedna lekcja religii w szkole jest niezagrożona, ponieważ przewiduje ją konkordat. Natomiast jeśli chodzi o drugą lekcję, zawsze jest to, czy może być to decyzja danego środowiska, danej społeczności szkolnej, danego samorządu, który tą szkołę prowadzi. Także jedna lekcja religii w szkole jest niezagrożona i to mi się podoba. Już zresztą taki pogląd wyraziłem w jednym ze wcześniejszych wywiadów. Nie wiem, czy dla państwa stacji, czy... Ale jeżeli chodzi o tę drugą godzinę, no to będzie to już będzie rola szkoły, danej społeczności szkolnej? To znaczy, myślę, że to będzie rola szkoły, ale również organu prowadzącego, którym jest każdorazowo samorząd gminny bądź samorząd powiatowy. I on również musi w oparciu o finanse, które posiada, podejmować takie decyzje, a myślę, że mogą to być decyzje łatwiejsze, że tak powiem, dla decydentów samorządowych, ponieważ w budżecie, czy w projekcie budżetu, o którym mówiłem, znacznie zwiększa się część oświatowa subwencji ogólnej, bo wynosić ona będzie grubo ponad 87 miliardów złotych, co jest podwyżką czy zwyżką w tej pozycji o ponad 23 miliardy złotych, więc tutaj akurat z finansowaniem drugiej lekcji religii też nie powinno być, panie redaktorze, problemu. Od nowego roku będzie 800+, nie 500+. No i właśnie wy, trzecia droga, PSL, mówiliście przed wyborami, że owszem, 800+, ale tylko dla pracujących. Czy wobec tego będziecie chcieli to zmienić i wprowadzić poprawki?
Nie, na razie wszystko zostaje po staremu. Jeśli właśnie mówimy, czy mówiliśmy o projekcie budżetu na rok przyszły, to wszystkie wydatki socjalne zostają utrzymane. One oczywiście też powodują, ale nie tylko one, że mamy określony deficyt, jeśli chodzi o budżet państwa, ale te wydatki pozostają niezmienione. Wszystkie wydatki socjalne, te, które były planowane, zostaną utrzymane w przyszłorocznym budżecie państwa. Czyli ten wasz pogląd został już tylko poglądem, rozumiem, bo jeżeli na razie nie ma mowy o zmianie, to podejrzewam, że później już też o tym mowy nie będzie. Nie, nie wycofujemy się z tego. Cały czas mówimy, że to właśnie praca powinna być doceniana. Tak samo jak mówiliśmy o tym, żeby te dodatkowe umowy, jeżeli ktoś pracuje jeszcze poza podstawowym etatem, jeszcze w innym miejscu, powinny być nieopodatkowane, nieoskładkowane i nadal jesteśmy tego samego zdania. Natomiast no, w tym momencie jest już zbyt późno, żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany w tym zakresie, więc no, podkreślam, nie ma wycofania się z wydatków na te cele społeczne i 800+ dla wszystkich w przyszłorocznym budżecie zostanie utrzymane. Ale tego tematu nie zostawicie, na przykład jeżeli chodzi o rok 2025. No nie wybiegamy jeszcze tak daleko w przyszłość, panie redaktorze, no wszystko będzie zależeć też właśnie od konstrukcji budżetu, od inflacji, którą nadal mamy, więc no tutaj za wcześnie jest, aby o tym w tym momencie mówić. Marszałek Hołownia przyznał otwarcie, że chciałby zostać prezydentem. Pana zdaniem byłby to dobry prezydent, dobry kandydat? Tak, na pewno pan marszałek Hołownia byłby dobrym kandydatem na prezydenta i z tego co wiem, ma zamiar startować w wyborach, następnych wyborach prezydenckich. I pytanie, będzie reprezentował całą trzecią drogę? Panie redaktorze, na razie skupiamy się na tym, co przed nami, jeśli chodzi o kwestie wyborcze, a przed nami wybory samorządowe i tutaj też wkrótce zapadnie decyzja, czy do tych wyborów idziemy wspólnie jako trzecia droga. Myślę, że ten wariant się sprawdził bardzo dobrze. Pokazaliśmy w zasadzie jako jedyni na polskiej scenie politycznej, że potrafimy się w takich kwestiach dogadać. Najpierw uzgodniliśmy listę wspólnych spraw, wspólny program, który już dziś też jest realizowany, potem wspólnych kandydatów i było to na tyle uzgodnienie partnerskie, równe, że tutaj żadna ze stron nie była przystawką do drugiej, tylko proszę sobie zauważyć, że mamy równą liczbę parlamentarzystów, jeśli by sumować liczbę posłów i senatorów, więc to był naprawdę układ partnerski i on się, jeśli chodzi o wybory, sprawdził, więc teraz spróbujemy go przenieść na wybory samorządowe, które tuż po Nowym Roku, być może na wybory do Parlamentu Europejskiego, a kolejną decyzją, która przed nami będzie, będą wybory prezydenckie. Na dzień dzisiejszy za wcześnie, by tutaj kreować jakiś scenariusz, ale na pewno pan marszałek Hołownia, tak jak pan stwierdził, jest dobrym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zresztą już dziś jest drugą osobą w państwie, pełni funkcję marszałka Sejmu. Czy widziałby pan na przykład Szymona Hołownię, jakiego takiego wspólnego kandydata trzeciej drogi na prezydenta właśnie? Tak, jest to również scenariusz, który leży na stole. No niemniej jednak nie ja pojedynczo jako poseł o tym będę decydował, bo będą o tym decydować już statutowe gremia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Najpierw Naczelny Komitet Wykonawczy, a potem ostateczną decyzję na pewno podejmie Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego w tym zakresie. Michał Pyrzyk, poseł PSL-u trzeciej drogi, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę, panie pośle. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam pana i słuchaczy. 7:09. Gość poranka.